rocznicę sforcowania Odry i Nysy uczczono pamięć bohatera Polski Ludowej, generała Karola Świerczewskiego, który 28 marca ubiegłego roku padł od skrytobójczych kul ukraińskich faszystów. Na warszawskim cmentarzu osłonięto pomnik bohaterskiego generała. W czystej akademii marszałek Brzymierski powiedział: jego całe życie było walką o sprawiedliwość społeczną, o braterstwo ludów, a przede wszystkim o wolność i niepodległość własnego narodu. Ukochał lud, któremu oddał cały trud swego żywota. Cześć pamięci wielkiego Polaka. Getto warszawskie. Dawne ulice, dziś wąwozy wśród ruin, zapełniły się tłumem publiczności. Przybyli przedstawiciele rządu, wojska, organizacji społecznych. Przybyli Żydzi polscy i delegacje Żydów z całego świata. W piątą tragiczną rocznicę powstania w getcie warszawskim odsłonięto pomnik bohaterów i męczenników. Tych, którzy woleli śmierć z bronią w ręku niż konanie w obozach zagłady. Walka w getcie nie była bojem odosobnionym, lecz stanowiła część walk naszego kraju o wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej. Główne uroczystości z okazji zakończenia tygodnia ziem odzyskanych odbyły się w Szczecinie. U stóp malowniczej Amfilady na Walach Dobrego ustawiono trybunę, przed którą defilowało wojsko, organizacje społeczne i młodzież. Podobała się publiczności postawa junaków służby Polsce i elewów szkoły morskiej. Pięknym tłem defilady były ustawione na wprost trybuny dwa wielkie kolowniki, Twarożyś i Posejdon, zebrane pod świętną galę flagową. Młodzież w całej Polsce pomaga w akcji ochrony naszego drzewostanu. Jesteśmy właśnie świadkami takiej pożytecznej wycieczki. Stary Gajowy, pan Franciszek, ma dzisiaj miłych słuchaczy. Zanim zajmiemy się praktyką, krótki wykład teoretyczny. Dzieci pracują w zapale. Z takiej sadzonki wyrośnie kiedyś piękne drzewo, a drzew nam bardzo potrzeba. Powierzchnia lasów zmniejszyła się po wojnie o 7 milionów hektarów. Okupant wyrąbał 75 milionów metrów sześciennych ponad dopuszczalną normę. Blisko 2 miliony hektarów musimy zalesić. Nie zniechęcając się złośliwością żywiołów, staperzy nasi zbudowali pontonowy most przez Wisłę. Nową linię komunikacyjną otworzyła zmotoryzowana kolumna Dzieci z Powidla. Za nimi ruszyli lekkoatleci. Nowy most poważnie odciąży ruch kolowy na moście Poniatowskiego i ułatwi komunikację przez Wisłę.
opuszczone dotąd okolice Żuław są rajem dla amatorów ptactwa. Nasz operator także poluje, ale nie na kaczki, tylko na myśliwych. Udało się. Inga już znalazła upolowanego ptaka. Taka kąpiel w kwietniu nie należy do przyjemności. But trzeba zdjąć. A tu znów leci kator. Nic z tego, i wody nie wylał, i spudłował. Za to panu Kazimierzowi udał się dzisiaj szósty z kolei kator. Wybory we Włoszech. Defilada policji ma przypomnieć ludowi, że rząd De Gasperi jest rządem silnej ręki. Hadesy rozwinęli szaloną agitację. Oto premier De Gasperi. A oto papież, który przemawiając do tłumów odżegnuje się od polityki i równocześnie namawia do głosowania na partię rządową. Przemawia Toliatti, przywódca Frontu Ludowego. 200 tysięcy Rzymian słucha w napięciu programu wolności i demokracji. Nad placem krąży samolot, obrzucając zwolenników Frontu Ludowego deszczem chadeckich ulotek. Równocześnie nieznane ręce zdzierają plakaty demokratów, skrzętnie usuwają hasła Frontu Ludowego. W całym mieście króluje krzyż chadeków. Jeszcze tylko na jezdni ostał się emblemat Frontu Ludowego. Policja jest uzbrojona po zęby i gotowa na wszystko. Można zaczynać. Włosi głosują. Propaganda wyborcza grozi, że w razie zwycięstwa Frontu Ludowego Amerykanie obsadzą kraj. Hadesy mobilizują wszystkie siły. Auta państwowe wiozą do lokali wyborczych staruszków, chorych i inwalidów. Oczywiście tylko tych, którzy będą głosować na listę hadecką. Przed chwilą głosował Toliatti. Front Ludowy utrzymał swój stan posiadania. 8 milionów ludzi nie ulękło się terroru. 8 milionów Włochów zrozumiało, że Front Ludowy to wolność i chleb. Ale terror zrobił swoje, pomogła i magia wyborcza. Rząd zdobył większość. Kraj jest pod władzą zmotoryzowanych oddziałów policji. Włochy nie wybrały wolności. Skoro już mowa o magii wyborczej, oto kilka praktycznych sztuk magicznych. Byłoby dobrze, gdyby kartki wyborcze można było zmieniać na gołębie albo jeszcze lepiej na kurczęta. Karty można również stresować jak zwierzęta. Zaczarowany sznur sam wiąże sobie supełki. A po pracy lubi potańczyć. Na zakończenie prawdziwa paleczka magiczna.